Witam i zapraszam na drugą część najtrudniejszych pytań na prawo jazdy. Tym razem pytania ułożyłem na podstawie portalu Zdamy To. I oczywiście wyłapałem te podchwytliwe, które mają najwięcej błędnych odpowiedzi. Pytań będzie 14. W komentarzu pochwal się swoim wynikiem. Zaczynamy. Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? Odpowiedź prawidłowa – nie. Widoczny zakaz skrętu w prawo, wyrażony znakiem B22, obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światło awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Odpowiedź prawidłowa – nie. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na obszarze zabudowanym w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione. Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony, możesz skręcić w prawo za tym znakiem? Odpowiedź prawidłowa – tak. Ponieważ zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych. Ty jedziesz samochodem osobowym i mimo, że masa całkowita przekracza 2,5 tony, to wolno ci skręcić w prawo. Czy podczas omijania pojazdów musisz zawsze zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź prawidłowa – nie. Omijanie to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nieproszącego się pojazdu lub uczestnika ruchu. Należy zachować ostrożność, jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności. Czy w tej sytuacji jesteś zobowiązany do upewnienia, czy nie nadjeżdża tramwaj? Odpowiedź prawidłowa – tak. Pomimo faktu, że masz sygnał zielony, musisz się upewnić, czy nie nadjeżdża tramwaj. Nie ma tu sygnalizacji kierunkowej, więc przed wjechaniem na tory jesteś zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź prawidłowa – nie. Strefa ruchu to nie strefa zamieszkania. W strefie ruchu pieszych obowiązują takie same zasady jak na innych drogach i powinni poruszać się po chodnikach. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? Odpowiedź prawidłowa – tak. Przepisy prawa ruchu drogowego nie zabraniają w tej sytuacji zatrzymywania bezpośrednio za przejściem dla pieszych, a warunki regulujące zasady zatrzymania i postoju są tutaj spełnione. W tej sytuacji zatrzymanie za przejściem dla pieszych nie utrudnia nikomu ruchu, ani nie powoduje jego zagrożenia. Nie ma też obawy, że twoje zatrzymanie zmusi innych do najeżdżania na linię podwójną ciągłą. Czy widoczny znak ostrzega cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Odpowiedź prawidłowa – nie. Nie, bo znak ten informuje jedynie o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze i jest to znak informacyjny. Jakiej długości nie może przekraczać zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego i naczepy? Odpowiedź prawidłowa – a. To bardzo podchwytliwe pytanie, gdyż długość zespołu dwóch pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a trzech pojazdów 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m. Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo?
Odpowiedź prawidłowa – nie. Definicja znaku nie precyzuje, w którym kierunku jest drugi zakręt. Znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być w lewo, jak i w prawo. Czy wraz ze wzrostem zawartości alkoholu we krwi czas reakcji kierującego na bodźce wzrokowe ulega skróceniu? Odpowiedź prawidłowa – nie. Nie, raczej można przypuszczać, że czas reakcji kierującego na bodźce wzrokowe ulega wydłużeniu. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Odpowiedź prawidłowa – nie. Ponieważ w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu, ostrzega Cię o tym widoczny po prawej znak ustąp pierwszeństwa. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści? Odpowiedź prawidłowa – nie. Nie, ten znak informuje o miejscu przeznaczonym do przejeżdżania rowerzystów poprzez drogi. Nie jest to przejście dla pieszych. Czy kierując pojazdem w tunelu, zawsze musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź prawidłowa – nie. Należy zachować ostrożność, jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w tym przypadku. Dzięki wszystkim za oglądanie, a dla zdających powodzenia na egzaminie.